Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jest to szybka wrzutka nowości, przedmiotów, które pojawią się na stronie skarbca już wkrótce. Kochani, zaczniemy bardzo, bardzo gorąco, ponieważ w rękach trzymam antyczny przedmiot. Spójrzcie, moi drodzy, na ten piękny dzban. Jest to sygnatura Szczawienka Ome. Zobaczcie z bliska. Sygnaturka jest, słuchajcie, bardzo, bardzo stara. Ja ją sprawdziłam dla Was. Kochani, datowanie jest to 1885 rok do 1910. Spójrzcie tutaj, w tym miejscu, to jest dokładnie ta sygnatura Szczawienka. No, przedmiot ma co najmniej 112 lat, więc on i tak jest, zobaczcie, naprawdę zachowany w przepięknym stanie. Miejscami są widoczne oczywiście przetarcia złoceń, zobaczcie, tak jak tutaj na górze czy na uchwycie, nie wiem czy to widać, ale oprócz tego, zobaczcie, wnętrze tutaj, te złocenia naprawdę są w niezłym stanie. Możemy już zauważyć szybciutko, że ma on delikatne wyszczerbienie od wewnętrznej strony dzbana. Jest ono całkowicie niewidoczne w momencie, kiedy jest nałożony dekielek, tak, czapeczka, i kiedy dzban stoi. Poza tym nie zauważyłam, słuchajcie, jest takie minimalne, jeszcze włosowate tutaj, ale to nawet nie jest pęknięcie, tego nie czuć pod palcem. To jest naprawdę taki włosek gdzieś tam pod szkliwem z tej strony, zobaczcie, on już nie jest widoczny. Dzban jest przepiękny. Zobaczcie tutaj na tą głowę, ja to mówię, smoka. Patrzcie na ten dzióbek śliczny. Naprawdę jest to coś przepięknego. Ten smok również pojawia się tutaj z tej strony od ucha, zobaczcie. Oczywiście wzór przepięknych fiołków. Niesamowite reliefy. Zobaczcie, tutaj wszystko jest pięknie wyrzeźbione. Czapeczka również. Spód jakże znakomity. Naprawdę dzban jest pozycją numer jeden w Waszej witrynie, jeśli kolekcjonujecie dzbany. Jeśli kolekcjonujecie fiołki, przepraszam, tam w tle się moje psy bawią, zrobią nam troszkę hałasu pewnie. Jeszcze teraz jak go oglądam, to gdzieś mi tutaj, słuchajcie, mignął taki włoseczek mały. Jest, jeszcze jest tutaj taki delikatny włosek, ja nawet nie wiem, czy Wy go zobaczycie. Słuchajcie, ale on jest naprawdę taki mini. No, przecudowna rzecz, naprawdę przecudowna rzecz, która wymaga no, Państwa uwagi. Tak mi się zdawało, że jest to coś, co musiałam po prostu Wam pokazać. To jest pierwsza rzecz. Drugą pozycją, równie ciekawą, bez sygnaturki, zobaczcie, jest taki świetny półmisek z ażurowym brzegiem. Wydaje mi się, że również jest to stary przedmiot, ponieważ zobaczcie tutaj na tą formę. Oczywiście złocenie, jak możecie zauważyć, miejscami również są poprzecierane. Tutaj zobaczcie, jakie wybrzuszone kwiaty, przepiękne girlandy zrobione na obrzeżach. Jest dość spory, zobaczcie. Od zewnętrznej brak sygnaturki, dość głęboki, czy do ozdoby, czy do witrynki, czy gdzieś na stół, no, czy przy jakiejś takiej fajnej okazji, idą święta, gdzieś na jakieś orzechy, owoce też, żeby, wiecie, no, zawsze lepiej jak stoi coś pięknego w domu, niż jakaś plastikowa miska. Spójrzcie jeszcze raz z bliska, naprawdę uważam, że jest to dość ciekawy przedmiot. Do... no, mogę powiedzieć, do takiego kompletu, zobaczcie. Znalazłam taki dzban, który jest tutaj z tymi naszymi ukochanymi aniołkami putto. Zobaczcie, one są takie no, 3D, jakby trójwymiarowe wręcz, tak? Wystają nam z jednej strony, zobaczcie, z drugiej strony nic się
nie dzieje oprócz trawki, która również pod palcem jest wybrzuszona. Złocenia są celowo, słuchajcie, tak troszeczkę roztarte. One nie są poprzecierane ze starości, tylko po prostu jest to tak zrobione. Troszeczkę może na uchwycie one się wytarły, ale generalnie tak miało to wyglądać. Również tutaj szyja, zobaczcie, jak jest pięknie zbudowana. Jest sygnaturka niemiecka, słuchajcie, ja nie pamiętam, niestety nie pamiętam, jak się to nazywa w pełnej nazwie. Jeszcze raz Wam pokazuję, tak wygląda w całości dzban. Również, czy to do zdoby, czy gdzieś na kwiaty, teraz pięknie właśnie widziałam różne aranżacje, gdzie wkłada się do środka po prostu kwiaty i gdzieś na parapecie. Zauważyłam od wewnętrznej strony, słuchajcie, jest takie podszkliwne pęknięcie. Nie wiem, czy już to widać, słuchajcie. Na zdjęciach oczywiście ja będę się starała to wszystko Wam pokazać. Tu w tym miejscu, tu w tym miejscu jest coś delikatnego. Drugą rzeczą, którą chciałam Wam bardzo pokazać, jest to przepiękna osłona wisząca na kwiat. Zobaczcie, ona jest z jednej strony płaska, po to, żeby właśnie mogła przylegać gdzieś do ściany, do miejsca, w którym ma być zamocowana. Również są tutaj dziurki, więc można to na stałe przymocować. Włoska osłona, przepiękne głowy, łabędzi. Spójrzcie, jak to wygląda. Złocenia, troszeczkę różu. Ten róż jest mieszany z bielą. Spójrzcie, coś pięknego. Kamienia w środku nie ma, praktycznie nowa rzecz. Tutaj jest jakiś podpis. Na pewno jest to warte uwagi. Słuchajcie, dość spore. Spójrzcie, ja się odsunę. Dość spory przedmiot przylegający do ściany. No piękne aranżacje kwiatowe można tu wykonywać. Czy nawet można też na stałe włożyć po prostu kwiata. Kolejny dzban, który dla Was mam, jest troszeczkę mniejszy, a bardziej pękaty. Kolor ekri. Bardzo ładny, słuchajcie, stan, bardzo ładny stan zachowania. Praktycznie nienaruszone są złocenia, nienaruszona malatura. Tutaj zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jeśli chodzi o sygnaturkę, jest to tak zwana Stara Anglia bracia Johnson. Możecie sobie tutaj z bliska to zobaczyć. Na pewno stał gdzieś w witrynce. Stan jego zachowania naprawdę wskazuje na to, że nie był to przedmiot gdzieś użytkowy. Stał na pewno do ozdoby. Spójrzcie, jak to pięknie tutaj wygląda. Przepięknie, do witryny, do ozdoby, gdzieś, gdzie macie poustawiane, czy niektórzy kolekcjonują dzbany, czy po prostu do kolorystyki dobieracie, tak? Tutaj jest taki piękny kolorek z mieszaną barwą brązów kwiatowych. Patrzcie. Prześlicznie to wygląda. Z takich ciekawostek jeszcze dla Was. Mam coś fajnego z wzorem cebulowym. Moi drodzy, jest to Blue Danube, jak to dobrze wymawiam. W tłumaczeniu jest to niebieski Dunaj. Jest to firma japońska, która produkuje właśnie głównie porcelanę użytkową, głównie zestawy stołowe, i mam prześliczną paterkę z tym wzorem cebulowym. Zobaczcie, brzeg jest ażurowy. Tu możecie sobie zobaczyć, jak wygląda stempel firmowy. Jest to stan akurat tej paterki naprawdę idealny. Piękna rzecz, jeśli ktoś na przykład zbiera sobie te wzory cebulowe, to wygląda to świetnie jako uzupełnienie, ale też wiem, że są osoby, które zbierają wzór cebulowy jako zestawę stołową właśnie do użytku. I słuchajcie, mam coś, co do kompletu jest niesamowicie piękne, również z wzorem cebulowym tej samej firmy Blue Danube. Nie wiem, czy to poprawnie wymawiam. Stan jest idealny. Słuchajcie, to jest ogólnie naczynie majonezowe, tak się to nazywa, czyli służy do serwowania na stół przeróżnych sosów, dipów, do salsy, tak?
Tutaj jak najbardziej możemy naprawdę, ono jest dość głębokie, możemy użyć przeróżnych kombinacji sosów do polewania. No i teraz tak jak mówię, jeśli są osoby, które zbierają ten wzór cebulowy po to, żeby mieć zastawę stołową, taką w jednym klimacie, w jednym wzorze, no to właśnie przedmioty w tym stylu będą powodowały to, że stół będzie wyglądał nietuzinkowo, będzie wyglądał na jeszcze bardziej elegancki, tak? Więc no, ja zawsze staram się na stołach stawiać tego rodzaju właśnie przedmioty. Spójrzcie, jakie ona ma prześliczne uszy. Zawsze staram się stawiać, bo właśnie to wygląda między tymi talerzami pięknie. Tak samo ta kapetera. Możemy na niej położyć wszystko, czy przekąskę, czy jakieś wędlinki, czy sery. Tu mamy naczynie do serwowania dipów. No wygląda to naprawdę niesamowicie, ale one są dość drogie. Słuchajcie, te naczynia majonezowe są dość drogie. Ceny, tak sprawdzałam, wahają się 250-300 zł. U mnie wiecie, że macie taniej, zawsze macie taniej, więc to również będzie w dobrej cenie dla Was. Co jeszcze chciałabym Wam pokazać? Chciałabym Wam pokazać kieliszki, lampki właściwie do wina. Zobaczcie. Mam 4 sztuki. Tu jest namalowany portret kobiety. Każdy jest taki sam, tylko z jednej strony, z drugiej nie ma. I mamy, słuchajcie, podpis tutaj na stópce. Mamy podpis Karla Larsona i żony, z tego co ja tutaj zdążyłam przeczytać. Podpisuje się Karl Larson z żoną. Tu są chyba ogólnie jakieś życzenia. Można się spodziewać, że to są kieliszki, no na jakąś okazję, były przeznaczone na jakąś okazję. Grube szkło, grube, masywne szkło. Zobaczcie, noga jest tutaj pięknie szlifowana. Dość duża lampka. Są dostępne 4 sztuki. Karl Larsson w ogóle to był szwedzki malarz, więc prawdopodobnie jest użyty po prostu jego malunek tutaj na tych kieliszkach. Karl Larsson pracował również dla firmy Göbel, tak? Malował również dla nich przeróżne obrazy, które używali oni później na swoich produktach porcelanowych. Przede wszystkim Karl Larsson malował takie, wiecie, sielanki rodzinne. Taki klimat ciepłej rodziny, ciepłego ogniska domowego. To można spotkać bardzo często na jego pracach. Również wizerunek dzieci, bardzo popularny zresztą. Chyba w jednym z ogłoszeń w skarbcu jest właśnie filiżanka z wizerunkiem dziecka, właśnie Karla Larsona. Niedużo mi już zostało, chcę się spieszyć, żebyście za długo nie musieli tego później oglądać. Zobaczcie, kolejna ciekawa rzecz to jest serwetnik. Serwetnik, który jest tej greckiej wytwórni, która się podpisuje, że malują ręcznie i do swojej malatury używają 24-karatowego złota. Ja już się spotykałam, produkty są bardzo lubiane przez klientów. Dużo wazonów sprzedałam właśnie z tym 24-karatowym złotem, bo wyglądają pięknie. Zobaczcie, serwetnik gdzieś na stół, czy po prostu w miejsce, w którym można sięgnąć sobie serwetki, sztućce i różne przyborniki. Tak samo mamy 2 naczynka na pieprz i sól. Również z tym wizerunkiem greckich bogów, tak? Tutaj już mamy coś takiego. I tak samo są one malowane tym 24-karatowym złotem. Jest to zestaw, który będzie do zakupu w skarbcu. I ponieważ wśród moich klientów są zwolennicy leśnych zwierząt i takich klimatów łowieckich, to mam coś również dla nich. Jest to taki ceramiczny, ciężki, duży dzban, pękaty. Zobaczcie, on jest tutaj taką fajną techniką robione. To jest wszystko wybrzuszone. No i co? Przepiękne malunki zwierząt. Jakiś bażant, mamusia, sarenka z małymi. Tutaj mamy również jakieś nieznane mi ptaszysko, jelonek. Dzban też jest w bardzo dobrym stanie, także polecam dla osób, które zbierają ten klimat. I na zakończenie, ponieważ zawsze odcinki kończą się u mnie rękodziełem i tak będzie również dzisiaj, chciałabym Wam pokazać przecudowny gobelin. Bardzo, bardzo duży. Zobaczcie.
Zobaczcie, jaki on jest duży. Gobelin jest już z metalowym uchwytem. Przepięknym, już takim jakby wzorze serca, mam wrażenie. I na gobelinie prześliczne, przeurocze kwiaty. Zobaczcie, na tle takiej zielonej jakby trawki. Przepiękna praca ręczna. Zobaczcie. Stan oczywiście jest idealny. Mam klientów, którzy lubią rękodzieło dawne, więc na pewno, to jest druga strona, pokazuje, że nie ma podszewki, tak? Więc na pewno ktoś się skusi, jest naprawdę duży. Zapraszam serdecznie, pojawią się wszystkie te przedmioty z filmu, są na sprzedaż, pojawią się one niedługo już w skarbcu, w ogłoszeniach. Jeżeli chcecie Państwo coś szybciej kupić, czy zapytać o cenę, to proszę róbcie to pod filmem, ja odpowiem od razu, nie musicie czekać na posty. Ja mam jutro też taki niespodziewany wyjazd, więc będę musiała po prostu poświęcić trochę czasu na coś innego i po powrocie dopiero prawdopodobnie w piątek, sobota będą pojawiały się te posty, chyba że zdążę coś dzisiaj wrzucić, no to do skarbca jak najbardziej, jeszcze dzisiaj jakieś tam ogłoszonka wpadną. Kochani, pamiętajcie o konkursie. Jeszcze do 14 grudnia można wygrać u mnie tą figurkę Wallendorfa za najwyższy łączny zakup. Są panie, które naprawdę ostro rywalizują ze sobą. Te zakupy się jakby dokonują. Jest mi bardzo miło. Zachęcam każdego. Jeśli ten konkurs będzie się cieszył dużym powodzeniem, to na pewno będziemy organizowali takich konkursów więcej, częściej. No wszystko oczywiście jest robione tutaj dla Państwa na życzenie. Jeśli ktoś potrzebuje, oczywiście wystawiamy faktury VAT. Także proszę pisać od razu, jeśli potrzebujecie do rozliczeń. Nie ma problemu. Życzę Państwu miłego wieczoru i zapraszam wszystkich do strony na Facebooku, do skarbca, gdzie można te przedmioty zakupić. Link jest zawsze w opisie. Miłego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie.